Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Agrohodowca. Dzisiaj będzie film o kurczętach oraz o ich ocieplonym miejscu. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym podziękować za to, że wczoraj, czyli 22 grudnia, na kanale wybiło 2000 subskrypcji. Jest to naprawdę bardzo duża liczba. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. Wczoraj jeszcze nawet posta wrzuciłem z podziękowaniami, także teraz na filmie jeszcze tak powiem, bo nagrywam 23 grudnia. No i co? Teraz przechodzimy do filmu. Także jak widzicie, kurczęta zostały przeniesione do szopy. Tutaj tak ładnie wyglądają. Przypominam, wykluły się na przełomie 15 a 16 listopada, a dzisiaj jest 23 grudnia, czyli no 5 tygodni. 5 tygodni, jeden dzień. Czyli 1 miesiąc, 1 czwarta drugiego miesiąca. Kury się kryły w okresie, jak wiecie, koniec jesieni, początek zimy, także z jednej strony dobrze, z drugiej no niestety nie, bo jak wiecie, kurczęta lubią na trawę wyjść, jak kurczęta, jak kwoka wyprowadza ich, to od razu na trawę, świeżą trawkę poskubać, trochę robaków pojeść, no a zimą no jest taki plus, że są odporne na zimno, to wiadomo. Łatwo przechodzą te mniejsze temperatury, niskie temperatury. Dzisiaj, jak nagrywam, to jest na minusie. Około 4 stopni, dokładnie nie pamiętam. Rano to było nawet 7. No ale tak ładnie wyglądają. Teraz jest trochę zimno, bo odkryłem. Bo tutaj mają ze styropianu całą wodę ocieploną. Tutaj widzicie grubo. Jest buda w środku, też jest tam lekka warstwa styropianu, także ciepła jest. One coś w ogóle nie chcą wychodzić, wchodzić do tej budy, tylko na zewnątrz siedzą. Ja w ogóle tutaj otworzę im i jeść im dam, bo nie dostały. O, że będą za chwilę jadły sobie. Daj im paszę dwójkę, prowi mi dwójka. Taka pasza, tutaj sobie zajadają już. No kurczęta już są duże. Jest 5 sztuk plus kwoka. Jeszcze coś opowiem o tym miejscu ocieplonym. Jak widzicie, tutaj jest snopkami. Także też jest bardziej ciepło. Z drugiej strony od blachy trochę styropianu. Tam też za... Tu tak samo, tutaj trochę drewna. Jeszcze folia jest na przykrytym dachu budy. I na tym tutaj przybite warstwy styropianu. Jak widzicie, taka folia tam, ona zwisa po dachu. Tutaj mają trochę siana, za chwilę będę musiał je do środka, bo w środku mają ciepło, bardzo ciepło. Jeszcze tutaj mieszankę dostałem, kukurydzę z pszenicą taką zmieloną. O, też im trochę daję. Zakręcimy sobie. No i tutaj siano im zasypuję. Sianą ścielam, miękkie siano jest, bo słoma to kolczasta. No ale od siana jest też cieplej im, bardziej niż od słomy. Także dlatego tym ścielam. Tamta klatka jest tutaj, będę musiał wyrzucić z środka. No a tutaj jest jeszcze trochę styropianu. Także oczywiście już wam pokazuję, jak to robię, bo wieczorem, jak jest już przymrozki, to ja im te styropian wsuwam. Pokażę, jak to fajnie poszło. O, wsuwam im tak, żeby nie ciągło. Jest oczywiście zamknięta, także wiatr nie wieje do środka, bo zatrzymuje blacha, także też jest trochę cieplej zawsze. No i zawsze jeszcze tutaj trochę dokładam. Mają cieplej, bo styropian ciepły, ale na razie im odkryję. Później będę musiał je, jak zjedzą sobie pojedzą, zamknąć w tej budzie, bo im przykrywam deską. Tutaj mam o tym i przymocowywuję sobie, bo one wychodzą i jest im trochę zimno. Także będę musiał tak zrobić. Jak skończę film,
bo jak widzicie śnieg spadł, zima już jest, no w pełni można tak powiedzieć. Słoneczko coś widać, przybija się. Tutaj ogródek tak wygląda, tutaj ten obornik, wyrzucam im. Aż taka mała pryzma się zrobiła, będę musiał jeszcze wyrzucić z tej małej kratki czerwono-niebieskiej. Tutaj por jeszcze. Tak to trochę z dala wygląda. Coś tam oświeciłem, tak w środku to wygląda. Tutaj po środku tym jest styropian, jak mówiłem. No i drewno po boku, no i do tego tam taka, można powiedzieć, listewki, no płytka ocieplająca, no i od spodu jeszcze mają tam dywanik taki, no i na tym siano. Także tak to wygląda. Już skaczą sobie na kwokę, wchodzą, jeszcze się mieszczą pod kwoką, powiem, wkładałem główki tam, cieplej im jest, ale właśnie nie chcą wchodzić do środka. Jeszcze teraz tam trochę dosypałem tego siana, żeby mogły sobie tam bardziej się wtulić to. I teraz je będę pomału wkładał i widzimy się, jak je tam powkładam. Ja już sobie je tam do środka włożyłem. Tak. O, sobie siedzą, tam trochę sobie rozkopią tego siana. Teraz już nie powinny wyjść, widzę, bo mniej piszczą. Kwoka wystawia główkę. Mniej piszczą, także cieplej im jest. Sobie tylko zamknę to od góry. O, także zamknięte. No i za chwilę po odcinku im tu zakryję to miejsce, żeby też miały jeszcze trochę cieplej, żeby nie wychodziły na pewno, bo tam nieraz się przyślizgnie jakieś, no i drugie wychodzi, no i na dworze są. Także to na tyle na dzisiaj. A jeszcze otworzę, żeby pokazać i z wami się pożegnać. Także to na tyle na dzisiaj. Życzę wszystkim wesołych, radosnych, spokojnych świąt w gronie najbliższych. No i widzimy się po świętach. Wesołych świąt. No i cześć.